Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Dzień Życia Hodowcy. I nie bez powodu nagrywam w tle tego wielkiego orzecha włoskiego. Z tego względu, że dzisiejszy odcinek nazwę Od orzechów głowa boli. Codziennie rano i po południu muszę zbierać te orzechy tutaj do wiaderka. Jedno takie wiaderko, kilka kilogramów dziennie. No i muszę pilnować, żeby psy tego nie zjadały. Moka mi już gdzieś dopadła kilka orzechów, dostała rozwolnienia. Łupiny są trujące, orzechy jak najbardziej raz na jakiś czas psom do diety można włączyć, ale uważajcie na te łupiny. Ja zabieram się za zbieranie po raz kolejny i na wieczór sobie zostawiłem jakieś 30 kg do przepłukania w piasku, obrania z tych włosków, które trzymają orzech w łupinie. No i co, zabieram się za pracę. Pomocników mam tutaj kilku. Ogólnie zabrałem się za takie prace porządkowe. Kilka dni padało, więc teraz jeszcze odsłoniłem drzewo, żeby mi trochę przesychało na zimę. Mam nadzieję, że to ostatni rok palenia drzewem w Nadburzańskiej Dolinie, bo będą wymieniać piece. No i co, zabieram się za orzechy. A kluski na pewno i tak będą uczestniczyć w tym vlogu, bo przecież nic bez nich się tutaj w Nadburzańskiej Dolinie nie dzieje. Żeby nie być gołosłownym, to wam pokazuję, ile tego tutaj jest. Moka nie, tu nie wolno tu. Tutaj mam swój kawałek działki, gdzie kluski nie wchodzą. Ale spokojnie, to nie koniec orzechów. Zobaczcie, ile jeszcze jest ich na drzewach. Już prawie wypadają z łupin. Teraz wystarczy jakiś większy wiatr lub deszcz i te orzechy po prostu same powypadają. Nie. Pomocnica. Pierwszy, ale do jedzenia chyba, nie do zbierania. Waruj. Super. A żeby nie być gołosłownym, to pokażę wam na samym dachu, ile zostało tych orzechów. Będę musiał wejść tam i to pozbierać. A tak naprawdę nad dachem wisi tylko kilka gałązek. Ale w dalszej części filmu pokażę wam, ile w tym roku udało mi się tych orzechów zebrać. I jest to rekord. I żeby nie być gołosłownym, pokazuję wam to moje wiaderko z dzisiaj. Tu już część koszyka, duża miska, ogromna miska. I tu taki duży kosz, który już te już wymyłem, obrałem z tych części, z tych włosków. Mam już je przygotowane do wstawienia do komórki, która jest usytuowana dokładnie przy kominie, więc będą się jeszcze lepiej suszyć. Proszę bardzo. I to jeszcze nie wszystko. Mam taki pomysł, że jak w komentarzu zostawicie informację o tym, co zrobilibyście z tych orzechów, to dla jednej wybranej osoby część orzechów spakuję i wyślę, ale ten komentarz musi mnie naprawdę przekonać. Być może sprawić, że ślinka mi pocieknie. Także postarajcie się, napiszcie w komentarzu, co ciekawego zrobilibyście z tych orzechów włoskich zebranych w Nadburzańskiej Dolinie. A mi dzisiaj przy sobocie zostało już tylko wytrzepać dywan i powoli szykuję się do zimy. Także dywan będę trzepał, za chwilę wam pokażę, jak wyglądają dywany w domu hodowcy owczarków niemieckich. Mam nadzieję, że was to nie przerazi, a tych, których przerazi, to macie pewność, że nie warto zakładać hodowli, jeśli chcecie mieć czysto i pięknie w domu. Pozdrawiam was serdecznie, oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko!